Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w wybranych wierszach czytamy: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładna i pusta, ciemność panowała nad głębiną, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg zobaczył, że światłość była dobra i Bóg oddzielił światłość od ciemności. Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem podniebnym, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boży. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Następnie Bóg im pobłogosławił i powiedział do nich Bóg: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię. Podporządkowujcie ją sobie i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Potem Bóg powiedział: Oto daję wam wszystkie trawy wydające nasiona, które są na powierzchni całej ziemi. I wszystkie drzewa, których owoce wydają nasiona, niech będą dla was pokarmem. A wszystkim zwierzętom na ziemi i wszelkiemu ptactwu podniebnemu i wszystkiemu, co pełza po ziemi, co ma w sobie życie, daję na pokarm wszelką zieloną roślinę. I tak się stało. Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I nadszedł wieczór, a następnie poranek, dzień szósty. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to słowo, dziękujemy Ci za cud stworzenia, którego Ty dokonałeś. Amen. Drodzy, dzisiaj przed nami jeden z bardziej znanych tekstów biblijnych, ale jednocześnie tekstów, który wzbudza dosyć duże kontrowersje i jest szeroko komentowany. Szczególnie w obliczu tego, czym żyje dzisiejszy świat, stąd chciałbym, żebyśmy dzisiaj krótko zmierzyli się z takim jednym z najpopularniejszych tematów, który często przejawia się w dyskusjach: stworzenie czy ewolucja? Jak to właściwie było z tym początkiem? Pozwólcie na takie trzy uwagi wstępne. Otóż mam wrażenie, że my ludzie bardzo interesujemy się początkiem i końcem. To są rzeczy z jednej strony dla nas tajemnicze, bo kiedy sięgamy do samego początku, no nikt z nas nie był bezpośrednim świadkiem tego, nikt z ludzi nie był świadkiem. I tak naprawdę jest to tak odległy czas, że trudno znaleźć jakiś przekonujący dowód, który by pokazał, że to na pewno było tak. I jednak w jaki sposób jesteśmy zainteresowani, jak to było, skąd się wzięło, co było wcześniej. A z drugiej strony takim tematem, który nas interesuje, to jest koniec. Jak to będzie, kiedy świat się skończy. Więc te zagadnienia, początek i koniec, zawsze wzbudzały zainteresowanie, ale też dosyć duże emocje. Po drugie, każda religia, już jakieś takie prymitywne wierzenia różne, ma jakieś swoje wyobrażenie o początkach. We wszystkich mitologiach, we wszystkich religiach jest zawsze jakaś historia o początkach. One są bardzo różne. Czasami takie wręcz śmieszne, szczególnie w religiach prymitywnych, gdzie jest odwołanie do różnych bóstw, jak to po kolei, co było gdzie stwarzane, jak to w ogóle istnieje. Dawniej nie było też pełnego zrozumienia, jak w ogóle funkcjonuje dzisiejszy świat i wyobrażano go sobie bardzo różnie. Natomiast trzeba też powiedzieć, że jeżeli dzisiaj próbujemy podejść do jakichś zagadnień, to szczególnie w naszym tak zwanym świecie zachodnim można powiedzieć, że dominuje taki pogląd, żeby do sprawy podejść rozumowo albo naukowo. Że dopiero coś, co da się udowodnić, to można w ten sposób wytłumaczyć.
Zostawia się nam pewną przestrzeń na religijne wierzenia dotyczące bardziej jakiegoś poszukiwania sensu życia, jakichś takich wartości. Natomiast jeżeli mamy mówić o rzeczach takich obiektywnych, jak na przykład stworzenie, jak początek świata, czy to, w którą stronę świat zmierza, to tak jakby próbuje się z tej dyskusji całkowicie wyeliminować religię, że to jest przestrzeń tylko i wyłącznie dla naukowców. Tak jak wspomniałem, większość religii ma jakieś swoje wyobrażenie o początkach. W religiach tak zwanych politeistycznych, gdzie było wielu różnych bogów, często przedstawia się jakiegoś głównego boga, który jest stwórcą, od którego to wszystko pochodzi. Judaizm, a następnie chrześcijaństwo, tak by opierają się w tym miejscu na historii stworzenia. Historii, którą przeczytałem na początku pierwszej księgi Mojżeszowej. I trzeba powiedzieć, że patrząc trochę na, tak bardzo skrótowo na historię, to po rozwoju chrześcijaństwa w pierwszych wiekach w Europie biblijny opis stworzenia przez długi czas był powszechnie uznanym opisem, wyjaśnieniem początków świata. Nikt za bardzo tego nie kwestionował. Dopiero gdzieś na przełomie XVII-XVIII wieku, kiedy rozpoczął się nurt oświecenia, który bardziej koncentrował się na dokonaniach ludzkiego rozumu, próbowano wyjaśniać wszystko naukowo, jednocześnie w pewnych miejscach stopniowo eliminując Boga. I tutaj niestety trzeba powiedzieć, że reakcją Kościoła był taki nurt skrajnie ortodoksyjny, który tak by próbował znowu całkowicie odsunąć wszystkie badania naukowe. I można powiedzieć, że od tego okresu powstał taki trochę rozdźwięk, że z jednej strony naukowcy bardzo mocno krytykują Kościół i wierzenia, a Kościół próbuje odcinać się od odkryć naukowych i tak jakby wydaje się, jakby to były dwie rzeczy całkowicie nie do pogodzenia. W połowie XIX wieku Karol Darwin opublikował swoje dzieło o powstaniu gatunków, przedstawiając teorię, tak w skrócie nazywając ją teorią ewolucji, mianowicie, która bardziej polegała na tym, że cały świat stopniowo rozwijał się i że niekoniecznie jest tu zaangażowany w to Bóg, ale tak naprawdę wszystko to, co istnieje, to rozwijane później przez kolejnych naukowców, jest wynikiem przypadku, stopniowego rozwoju i tak naprawdę nie ma tam miejsca na Boga. Drodzy, nie chcę dzisiaj wchodzić i próbować stawać po jakiejś stronie, próbować tłumaczyć pewne zagadnienia, bo nie mamy na to czasu, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli i zrozumieli, że tak naprawdę nie powinniśmy zbyt żarliwie uczestniczyć w tej dyskusji, a bardziej, żebyśmy zastanowili się, co tak naprawdę w historii stworzenia, w biblijnej historii stworzenia jest dla nas najistotniejsze, a co jest tak naprawdę opisem, który nie wiem, czy koniecznie musimy aż tak bardzo dosłownie przyjmować, a co jest tak naprawdę dla nas sprawą trochę drugorzędną. Najpierw popatrzmy jeszcze troszkę na kwestię biblijnego opisu stworzenia. Nie czytałem dzisiaj całego, tak też ten tekst jest na dzisiaj wyznaczony, że czytamy tylko właściwie początek i później szósty dzień stworzenie człowieka, ale myślę, że mamy świadomość, że ten opis zawiera poszczególne dni i co w nich było stwarzane. Nie wiem, czy mamy do końca świadomość, że w Biblii tak naprawdę są dwa opisy stworzenia. Pierwszy z nich to jest cały rozdział pierwszy, aż do czwartego wiersza drugiego rozdziału. To jest ten opis, który chyba nieco bardziej znamy, który jest taki bardzo uporządkowany, który pokazuje Boga, który stwarza świat w sześć dni. Za każdym razem jest mowa, co Bóg stworzył, potem nastaje wieczór, poranek, jest kolejny dzień, tego dnia Bóg stwarza to.
Jest to taki opis bardziej poszczególnych faktów, bardziej takich wręcz suchych faktów tego dnia. To, potem to, potem to, bez jakiejś wchodzenia w szczegóły. Taki moglibyśmy wręcz powiedzieć mało emocjonalny opis. Ale od wiersza czwartego, drugiej części rozpoczyna się tak jakby drugi opis stworzenia, tym razem bardziej z perspektywy człowieka i jego relacji z Bogiem. W tym drugim opisie jest więcej takich stwierdzeń, że Bóg na przykład ulepił, że osadził człowieka, tchnął dech, pokazując, jak cały ten opis tak jakby koncentruje się wokół człowieka. Pan Bóg zasadził ogród w Edenie, umieszcza tam człowieka, troszczy się o niego. To nie jest tak, że teraz te opisy się wzajemnie wykluczają, no i teraz powiemy albo jeden, albo drugi. One, myślę, że się w jakiś sposób trochę uzupełniają. W pierwszym opisie stworzenia za każdym razem czytamy, że Bóg stwarza słowem. Powtarza się cały czas takie stwierdzenie: Bóg rzekł, Bóg powiedział. Zauważmy, że Pan Bóg nie używa do stwarzania rąk, narzędzi, przedmiotów, jakichkolwiek innych rzeczy. Wystarczy, że Bóg mówi i to się dzieje. To jest niezwykłe. Zauważmy, że my wypowiadamy słowa, ale od samych słów nie dzieją się jeszcze rzeczy. Jeżeli coś chcemy zrobić, używamy do tego rąk, używamy do tego różnych części ciała. Bóg stwarza przez samo słowo i rzekł Bóg. Po drugie, poszczególne etapy są oddzielone wieczorem i porankiem. Cały ten opis można by podzielić na takie jakby dwie części, dwa fragmenty. Nie wiem, czy kiedyś na to zwróciliśmy uwagę, że na początku Bóg oddziela. Kilka razy jest tam słowo, że Bóg oddziela. Światłość od ciemności, wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, potem wody od lądu. A przez kolejne trzy dni Bóg napełnia. I nawet więcej możemy zauważyć, jak to ze sobą współgra. Pierwszego dnia mamy światłość, drugiego dnia wody i sklepienie, a trzeciego dnia ląd i rośliny. I teraz jak pierwszego dnia Bóg oddziela światłość od ciemności, to czwartego napełnia tak jakby przestrzeń słońcem, księżycem i gwiazdami. Drugiego dnia Bóg uporządkował wody pod sklepieniem, czyli te wody na ziemi, od nad sklepieniem, czyli tak jakby w atmosferze, a piątego dnia napełnił te dwie przestrzenie rybami i ptakami. Trzeciego dnia Bóg uporządkował sprawy na ziemi, powstał suchy ląd, oddzielił je od morza, a potem szóstego dnia napełnił to zwierzętami lądowymi i człowiekiem. Ten opis jest bardzo tak jakby poukładany, bardzo precyzyjnie pokazujący Boży zamysł, Boży porządek, który Pan Bóg chce wprowadzać. W liście do Koryntian jest napisane, że Bóg jest Bogiem porządku. Pan Bóg doskonale wszystko zaplanował, nie działa chaotycznie, nie działa jakoś spontanicznie, ale od początku do końca planuje coś i perfekcyjnie realizuje. W drugim opisie stworzenia, tak jak wspomniałem, mamy więcej takich czasowników, które pokazują relację Boga z człowiekiem. Bóg ukształtował, tchnął, potem zasadził, umieścił, sprawił, dał rozkaz, uczynił pomoc. Pokazane jest, że Bóg tak mocno koncentruje się na człowieku. Można by zauważyć, że ten drugi opis zawiera jakby troszkę inną kolejność. Tak jakby koncentruje się na człowieku, który jest najpierw, potem dopiero są rośliny, zwierzęta, a też jest stworzenie człowieka rozdzielone. W pierwszym opisie jest jakby powiedziane od razu, Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i kobietę. A w drugim opisie najpierw jest stworzony Adam. Pan Bóg widzi, że jest sam, że jest mu niedobrze, przyprowadza do niego zwierzęta, ale nie było pomocy odpowiedniej i potem stwarza kobietę.
I tak jak powiedziałem, nie chodzi teraz o to, żeby tutaj zauważyć, o tu jest błąd, w takim razie te opisy się wykluczają, ale bardziej chodzi, żeby w każdym opisie coś innego jest ważnego. Coś innego ma nam powiedzieć o Bogu, który postanawia stworzyć świat. W opisach mamy kilka problemów, kilka takich trudnych momentów. Gdybyśmy je chcieli czytać bardzo dosłownie, to zrodzi nam się kilka pytań. Po pierwsze, to co już wspomniałem, mamy inną kolejność stwarzanych rzeczy. Po drugie, zauważmy, że dopiero czwartego dnia zostaje stworzone słońce, księżyc, gwiazdy. To po pierwsze rodzi pewien problem, bo trzeciego dnia były stworzone rośliny, a one przecież potrzebują słońca do wzrostu. A po drugie, skoro dopiero czwartego dnia słońce, księżyc i gwiazdy, które też wyznaczają, odmierzają pory dnia, to w jaki sposób był liczony albo co wyznaczało wieczór i poranek przez pierwsze trzy dni? Jest bardzo problematyczne pojęcie dzień. Czy to oznacza, że Pan Bóg stwarzał przez 6 dni, które miały po 24 godziny? Czy też należy to rozumieć nieco bardziej tak przenośnią? Niektórzy cytują tu od razu fragment psalmu, że dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I wreszcie powstaje pytanie, no co z tym dniem siódmym? Czy dzień siódmy się skończył, czy teraz dzień siódmy trwa? Muszę powiedzieć, że kiedyś dosyć mocno interesowałem się tymi zagadnieniami, próbowałem czytać sporo na ten temat, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że chyba nie to jest najistotniejsze. Są naukowcy i to zarówno ci, którzy jednoznacznie odrzucają Boga, ale z drugiej strony ci, którzy jednoznacznie uznają to, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg stworzył świat, i próbują jednocześnie dowodzić, że cały opis biblijny nie jest chybiony, ale że można go udowodnić. I często są toczone bardzo długie debaty na ten temat. Ale myślę, że może trzeba sobie uświadomić, że nie warto o wiele tych rzeczy przesadnie dyskutować czy się kłócić. I że niekoniecznie każdy z tych detali jest najistotniejszy. Chociażby z tych trudnych tematów, które wymieniłem. Zamiast tego chciałbym zaproponować, żebyśmy zobaczyli w moim przekonaniu na trzy najważniejsze, takie wręcz krytyczne punkty z historii stworzenia, trzy dla mnie decydujące momenty, które z jednej strony pokazują to, kim jest Bóg, a z drugiej strony dla mnie są takimi rzeczami, w które bezsprzecznie wierzę i są w jakiś sposób fundamentalne dla naszej wiary. Te trzy punkty to po pierwsze uświadomienie sobie, że przyczyną stworzenia jest Bóg, a nie przypadek. To, że cały świat istnieje i to, że wszystko wokół nas jest, nie jest kwestią jakiegoś przypadku ślepego trafu, ale to, że Pan Bóg to zaplanował. I że to On od początku chciał, żeby tak było. Drugi najistotniejszy punkt to jest to, że Bóg stwarza życie. A trzeci, że Bóg stwarza człowieka. I spróbujmy krótko przyjrzeć się tym trzem punktom. W różnych teoriach naukowych, których próbuje się szukać samego początku, datując go często na miliardy lat, mówiąc o teorii Wielkiego Wybuchu czy różnych innych, często pozostaje kwestią wciąż niedopowiedzianą, co tak naprawdę było przyczyną powstania świata. Dlaczego świat w ogóle zaistniał? I możemy w takich rozważaniach naukowo-filozoficznych mówić o po prostu jakimś ślepym trafie, o złożoności tego wszystkiego, ale zauważmy, że Biblia, mówiąc o początku, z jednej strony mamy fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, pierwsze zdanie Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Ewangelia Jana rozpoczyna się od słów: na początku było słowo. To słowo logos po grecku odnosi się do Chrystusa. Potem jest to, ten znany werset: słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ale też w trzecim wierszu ewangelista Jan mówi, że wszystko przez nie powstało, przez to słowo, logos, przez Chrystusa. On jest wieczny, Pan Bóg jest wieczny, istniał od zawsze, nie ma początku, nie ma końca. W objawieniu Jana w 4 rozdziale, kiedy w niebie jest pieśń uwielbienia za stworzenie, na bazie tego wersetu mamy też znaną pieśń, którą śpiewamy: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć, moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Wszystko, co jest, co istnieje, jest z woli Bożej. Jest tylko dlatego, że Pan Bóg w swojej niesamowitej miłości postanowił to stworzyć. Sam Bóg jest wieczny, nie ma początku ani końca. To znaczy, że był taki czas, choć dla nas to jest trochę może trudne do wyobrażenia sobie, że był tylko Bóg i nie było nic innego. Nie było naszego świata, nie tylko nie było naszej planety, nie było słońca, gwiazd, księżyca, ale nie było żadnej przestrzeni, nie było absolutnie nic. Ale Pan Bóg sam w sobie jest doskonały i mógł sobie tak istnieć, niczego mu nie brakowało. Pan Bóg postanowił stworzyć, powołać do życia. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, przestrzeń, wszystko to, co jest wokół nas. Bardzo precyzyjnie to zaplanował. Czy to było 6 dni po 24 godziny, czy dłużej? Nie wiem. Nie jest to moim zdaniem najistotniejsze. Ale to, co płynie z tej historii, to jest to, że wszystko wokół nas istnieje tylko dlatego, że to Bóg tak chciał i Bóg do tego doprowadził. Po drugie, życie. Stworzenie rozpoczyna się od stwarzania takich rzeczy martwych. Światło, ciemność, woda, porządkowanie planety, ląd suchy. Ale w pewnym momencie pojawia się coś, co jest bardzo trudne wciąż do zdefiniowania, do określenia, mianowicie życie. Ciekawe jest, że pomimo niezwykłego rozwoju nauki, którym obserwujemy, dziś czasami nie umiemy wręcz uwierzyć w rzeczy, które są tworzone przez naukowców, to tak naprawdę wciąż nie udaje się stworzyć życia, wyhodować życia. Życie zawsze pochodzi od życia. Widzimy to w świecie roślin, widzimy to w świecie zwierząt, widzimy to wśród nas ludzi. Nie produkujemy zwierząt, nie produkujemy kolejnych ludzi. Przekazujemy tak jakby tą niezwykłą rzecz, życie dalej. Pan Bóg mówi w 5 Mojżeszowej: ja pozbawiam życia i darzę życiem. Bóg jest życiem jako pierwszy i teraz On, od Niego pochodzi pierwsze życie. Ale jednocześnie zauważmy na niezwykłą rzecz, którą pokazuje historia stworzenia. Pan Bóg daje stworzeniu odpowiedzialność za przekazywanie życia. Bóg stworzył pierwsze rośliny, zwierzęta, człowieka, ale potem to już nie Bóg tworzy kolejne, ale mówi nam, że my mamy przekazywać życie dalej. Tu jest taka historia, że drodzy, kiedy zapytamy, jakie Pan Bóg dał pierwsze przykazanie ludziom. Czasami
się zastanawiają, no tak, jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. No nie do końca. Pierwsze przykazanie, gdybyśmy tak bardzo precyzyjnie popatrzyli, to jest powiedziane, rozradzajcie się i rozmnażajcie. To jest pierwsze przykazanie, może tak trochę półzabawnie je odbierzemy, ale zobaczmy, to jest odpowiedzialność, którą Pan Bóg nam daje. Wy teraz macie być tymi, którzy przekazują życie. To jest niezwykły dar i niezwykła odpowiedzialność. Życie pochodzi zawsze od życia. Bóg, który jest życiem, dał je na ziemię. I wreszcie trzeci element. Z jednej strony, czytając opis, można by odnieść wrażenie, okej, po kolei, potem są już lądy, są rośliny, słońce, księżyc, gwiazdy, ryby, ptaki, zwierzęta, człowiek. Wszystko wrzucamy troszkę do jednego worka. Każdy miał gdzieś swój dzień. I tak czasami próbuje się nas sprowadzić. My ludzie, jako jeden z elementów, kolejne stadium ewolucji w świecie zwierząt, troszkę bardziej rozwinięte. Ale drodzy, ten opis, ta historia pokazuje, że już wtedy od początku ze stworzeniem człowieka było coś szczególnego. Boże Słowo od początku do końca pokazuje, że my ludzie jesteśmy kimś wyjątkowym dla Boga. Pan Bóg nigdy nie stawia nas obok wszystkich zwierząt i tak dalej. No jest was tyle różnych, tu, wszystkich was tak samo kocham. Wszyscy jesteście dla mnie tak samo cenni, tak samo was stwarzałem i wszystko jest tak samo. Od początku pokazuje nam, że cały stwarzany świat tak jakby dąży do tego kulminacyjnego momentu, kiedy zostaje stworzony człowiek. Już sam szósty dzień nie mówi, że Pan Bóg stworzył zwierzęta i człowieka. Ale Bóg stworzył zwierzęta i potem następuje tak jakby przerwa i jeszcze raz Bóg powiedział. I co ciekawe, jedyny raz w historii stworzenia pada tutaj liczba mnoga. Bóg mówi, uczyńmy człowieka. Ten werset jest dosyć mocno badany i są różne koncepcje. Dlaczego pojawia się tutaj liczba mnoga? Powiem o dwóch najpopularniejszych. Jedna z nich wśród biblistów jest taka, że to jest taka forma, która istniała w starożytności, tak zwane pluralis majestatis, kiedy w takich szczególnych, podniosłych momentach ktoś mówił w formie my. To dawniej istniało także na przykład w czasach królewskich, gdzie król coś ogłaszał, mówił nie ja król, tylko my król. Albo na przykład mówiło się nie ty królu, tylko wy królu. To była taka forma, która miała nadać tak by szczególne znaczenie, bardzo podniosła do kogoś, kto jest taki rzeczywiście szczególnie ważny. I Bóg tak jakby, stwórca świata, w tym jednym momencie chce szczególnie podkreślić, że to jest ważny moment i mówi uczyńmy. Choć są też tacy, którzy w tym miejscu dopatrują się tak jakby trochę, że ta forma my ma wskazywać też być może na Trójcę Świętą. Ale też nie wiem do końca, czy w to raczej bym się skłaniał ku tej pierwszej wersji, dlatego że Bóg, nawet jeżeli jest trójjedyny, to nie mówi też o sobie w formie my, to jest jeden Bóg wciąż, ale w trzech osobach. W każdym razie zauważmy, że to, że następuje przerwa pomiędzy zwierzętami a człowiekiem, to, że Bóg jeszcze raz mówi i używa jedyny raz formy my, pokazuje, że dzieje się tutaj coś niezwykłego. Poza tym jest powiedziane, że stworzył Bóg człowieka na obraz Boży. W żadnym miejscu innym nie jest powiedziane, że cokolwiek było stworzone na obraz Boży. Podobny. Myślę, że to nie chodzi o to, żebyśmy teraz myśleli, że, bo my czasami robimy to w drugą stronę, że teraz Pan Bóg jest podobny do nas. I czasami w jakichś takich Bibliach dla dzieci maluje się Boga jako takiego starca z siwą, długą brodą.
nie wiem, czy Pan Bóg ma wygląd ludzki. Myślę, że nie tędy droga. Stwierdzenie na obraz bardziej chyba chodzi o kwestie takie duchowe, to, że my tak jak Bóg potrafimy myśleć, potrafimy mówić, potrafimy mieć poczucie dobra i zła. To są wyjątkowe rzeczy, z którymi Pan Bóg nas czyni. I na koniec całego opisu stworzenia Pan Bóg człowiekowi wyznacza szczególne zadanie na całej ziemi. To człowiek ma czynić sobie poddaną, ma panować. Te słowa znowu zostały trochę nadużyte przez nas i my czasami nadużywamy tej swojej, traktując to bardziej jako władzę, a nie jako odpowiedzialność. Czynienie sobie poddanej i panowanie nad ziemią bardziej chodzi o to, że mamy mądrze zarządzać tą ziemią, a nie wykorzystywać ją dla siebie. Trzy najistotniejsze prawdy, które płyną dla nas z historii stworzenia. Pan Bóg zaplanował i przeprowadził to, że świat powstał. Wierzę w to, że nie jesteśmy tutaj dziełem, nie jesteśmy tutaj przez przypadek, ale że ktoś wszechmocny i potężny i wieczny w swojej niezwykłej miłości postanowił stworzyć świat. On, który jest życiem, postanowił tchnąć dech życia na świat. Do roślin, do zwierząt, ale na sam koniec stworzył coś najbardziej wyjątkowego. Człowieka. Drodzy, zauważmy jeszcze jedną rzecz na koniec. Człowiek zostaje stworzony szóstego dnia. Ale można by powiedzieć, że ten szósty dzień dzieli się tak jakby na dwie części. Że na, nie wiem, czy podzielić je na do południa i popołudnia, myślę, że nie tędy droga, ale najpierw szóstego dnia Bóg stwarza zwierzęta, a jest powiedziane, potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka. A potem nastaje dzień siódmy, w którym Bóg odpoczywa. Doskonały Bóg, tak by zakończył całą pracę, powiedział, to wszystko jest bardzo dobre. Siedem w Biblii jest obrazem Bożej doskonałości. I Pan Bóg stwarzając człowieka, stwarza nas w szóstym dniu, ale tak jakby jednocześnie zaprasza do swojej doskonałości. Obiecuje, że kiedyś będziemy razem z Nim w niebie, tak jakby zaprasza nas do swojej siódemki. I my możemy z tego skorzystać, albo możemy powiedzieć nie. Nie chcemy mieć z Bogiem nic wspólnego, odwrócić się do Niego plecami, ale wtedy zmierzamy do tej pierwszej części szóstki. I drodzy, popatrzmy, szczególnie widać to w Księdze Objawienia Jana, gdzie jest pokazane taki obraz zwierzęcia, tam jest takie specjalne inne słowo użyte, jako coś bardzo negatywnego. Odwrócenie się od Boga powoduje zezwierzęcenie ludzi. Porzucenie tego wszystkiego, do czego byliśmy stworzeni i bardziej zwrócenie się w stronę zwierząt. I popatrzmy, teoria ewolucji chce nam właśnie to pokazać. Nie potrzebujecie Boga. Nie podchodzicie od Boga, od wielkiego Stwórcy, ale od zwierząt. W co uwierzymy? W co? Co jest dla nas istotne? Na czym opieramy swoją tożsamość, to kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i dlaczego tu jesteśmy? Wierzę, że Boże Słowo przynosi nam właściwą odpowiedź. Amen. Módlmy się. Kochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za historię stworzenia, której Ty odsłaniasz nam początek. Pokazując przede wszystkim Ciebie, cudownego Boga, który postanawia stworzyć świat i wszystko, co jest. Panie, dziękujemy Ci, że to od Ciebie pochodzi życie i że Ty postanowiłeś stworzyć nas, ludzi. Panie, jesteśmy Twoim dziełem, tak niezwykłym, tak skomplikowanym, tak złożonym. I dziękujemy Ci, że chociaż wciąż tak niedoskonałym,
i z naszego, przez nasz bunt grzesznym, skażonym, to jednak Ty się nam, od nas nie odwróciłeś, ale wciąż nas kochasz i przychodzisz do nas. Panie, prosimy Cię, by ta historia stworzenia na nowo wypełniała nas wdzięcznością, ale też skłaniała nas do tego, byśmy odwracali się od tego, co grzeszne i dążyli do Twojej doskonałości. Byśmy byli razem z Tobą kiedyś w Twojstwie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli Waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.